Don't forget, some things mustn't be forgotten. The shadow hunting me. I must hurry. My name is Daniel. I live in London at Mayfair. What have I done? This is crazy. Don't forget. Don't forget. I must stop him. Focus. My name is I am Daniel. Ja za to się nazywam Blacky i to jest moje playthrough Amnezja, Mroczny Obłęd. Tak, zobaczymy jak mi pójdzie. Myślę, że taka seria wam się spodoba. Seria będzie ukazywała się w czwartki i wtorki. Chyba, jak mi wszystko się uda. A póki co... ja już się boję. Znaczy, ja jestem Blacky. Blacky się nie boi, czarni się nie boją. O. Ogólnie to jest moje pierwsze podejście. W ogóle nigdy wcześniej nie grałem w Amnezję, więc... zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Aha. Ja nawet średnio umiem sterować, wiem jak się chodzi, nic więcej. Więc... będzie zabawnie. Zabawnie. Można wybić okno? Czy jeszcze nie ten czas na takie gry? Gra jest już dość stara w sumie. Nie da się wybić okna. Ale... I tak się trzyma jako horror, jako jeden z najlepszych tytułów ever. Mam nadzieję, że klimatycznie jest ok. Nagrałem w sumie w ciemnym pomieszczeniu. Z mocno włączonymi słuchawkami i tylko dwiema lampkami, które mnie oświetlają. Cześć. Ciekawe jak ja się boję. Nigdy nie widziałem siebie przestraszonego, wiecie? Jak z trzeciej perspektywy, więc... Double. Mam krzesiwa. Pełni zdrowia, zdrowy psychicznie. No. Coś czuję, że niedługo. Odcinki będę planował utrzymywać w formie 20 minut, ale zobaczymy jak mi wyjdzie. Dobra, ja się tu zamknę. Czemu ten ekran jest tak krzywo? Tak się przekrzywiam sam, żeby coś widzieć. To już nie jest niepokojąco zwykłe. Boję się, że zaraz coś na mnie wyskoczy. Krzesło do kominka. A co to jest? Dobra, to tyle mogę ruszyć. Czy coś tu jest jeszcze? On dyszy bardziej niż ja. W sumie też bym pewnie tak dyszał, jakbym sam był w jakimś tam opuszczonym zamku. I nazywał się Daniel. Pozdro. Zmienia się światło od razu. Kurde. Ślady cieczy wyglądają jak ślady krwi w sumie, więc... otworzy te drzwi, coś się na mnie wypadnie już? Nie, jeszcze nie wypadnie. Dopiero... to
tylko schody. Schody to zawsze dobry znak. Lepiej iść do góry niż na dół. Nie wiem, czy ja powinien się nie ruszać, bo ja się z paniki się przestałem ruszać. Okej, okay, w tej serii moja kamerka będzie nieco większa niż normalnie, niż zwykle. Byście widzieli moje śmieszne, dla was pewnie śmieszne, dla mnie straszne reakcje. No. Pewnie z trzeciej osoby to nie jest takie straszne. Damn it. Mhm. Ja się nie boję. Zdrowie psychicznie, tylko miał atak paniki. Teraz już mogę tam iść? Chyba mogę. O, żyrandol się trzęsie. Czekamy na jakieś potwory. O, coś tu wywaliło szafkę, pełno jest krwi. Zwykły, normalny dom. Ja tak mam u siebie, tak wygląda mój pokój. Mogę tu się schować? Nie mogę, szkoda, zostałbym tu. Witajcie w moim let's playu z szafy. Ja jestem Blacky, a to moja szafa. Mogę się ubrać? Chyba nie. Dobra, nie kłócę już. Mhm. Aha, w ciemności moje zdrowie psychiczne maleje. Poszukaj latarki lub innych źródeł światła. A, o, tu mogę takie rzeczy robić, nie wiedziałem. Gdzie jest moja słynna, czy ja dostanę jakąś słynną lampę? Bo wiem, że w tej grze jest coś takiego jak lampa. O, tu widzę jakiś... Wow, to mnie przestraszyło. Okej. Serio, siedzę cały, sam tu przyszedłem. Siedzę cały przestraszony, bo się wkręciłem, że to jest amnezja. Nie dlatego, że to mnie na razie przestraszyło, bo to na razie podmuchało, bo ten. Bo że się wkręciłem, to amnezja, tu są potwory, tu jest wszystko, więc... Zobaczymy. Stare archiwa. Widzicie, tu mamy tłumaczenie. Tłumaczenie jest dzięki tej stronie. Grę ja mam kupioną na Steamie, ale na Steamie nie wiadomo czemu nie chciałbym się ściągnąć oryginalne tłumaczenie. Co ja słyszałem? Co mysz... Zobserwowanie pogrzebowe wydarzenia zmniejsza twoje zdrowie psychiczne. Dokonanie postępu w grze lub zagadki, tak? Dobra, to ja biegnę do przodu. Dokonałem postęp w grze? Czy dokonałem postęp w grze? Krzesiwo. Fuck. Uspokój się, Daniel. O, Boże. Czuję, że to będzie długi let's play. Albo playthrough. To już nie powinien mieć jakiejś lampki. Daniel się wyra... O, źródło światła. Postoję w świetle. Na pewno mi to pomoże.
Lekki ból głowy, w pełni zdrowy. Lekki ból głowy to nie problem. Zaczyna Danielowi odwalać powoli. A będzie tylko lepiej. O, tu jest trochę jaśniej. Przynajmniej tyle. Nie jestem pewien, czy się cieszyć, ale uznajmy, że się cieszę. Tu zaraz się coś stanie, czuję. O, właśnie. Tak, żem czuł. Przewidywalna gra. O! F. No tam już jest ciemny tunel, to trzeba będzie lampy używać. Tu nic nie ma. Można sobie wszystko przeklikać. O, coś porządnego. Podniosłeś krzesiwo. Krzesiwo się może przydać. Tu jest zawalony tunel. Myślę, że tędy nie przejdę. Okej. Daniel, no ogarnij się. Co, kurczę, boisz się trzęsienia ziemi? W Japonii to mają dzień w dzień. Frajerzy, się boisz trzęsienia ziemi? Nie. Nie boimy się trzęsienia ziemi. O, da się coś dorzucić do pieca? O. Tu je odpalę, co by Daniel się nie bał. Nie, przepraszam, nie udostałem się z postacią. Postaram się być lepszym. I będę się utożsamiał z postacią. Co to w ogóle było, co ja palę? Jakaś wtopnie było. Jakąś Biblię czy coś. Zara będzie. Blaki szatan. Okej, czuję, że te drzwi to już będzie jakieś... coś strasznego. A jednak nie. Podniosłeś oliwę. 19th of August, 1839. I wish I could ask how much you remember. I don't know if there will be anything left after I consume this drink. God willing, the name Alexander of Brandenburg still invokes bitter anger in you. If not, this will sound horrible. Go to the inner sanctum, find Alexander, and kill him. His body is old and weak, yours young and strong. He will be no match for you. Redeem us both, Daniel. Descend into the darkness where Alexander waits and murder him. Your former self, Daniel. Z listy do nas z przyszłości? Czy co? Czekajcie, bo próbuję rozkminić. Rozbite rzeczy. Co się dzieje? Trzeba było przytrzymać, to jakieś tajne przejście jest. O, robaczki, pędraczki. Co one robią? Zaatakują mnie? Chyba nie, nie ten typ gry. Wybaczcie, że są jakieś dziwne błędy, jeżeli chodzi o te cutscenki, że się wyświetlają jakieś... Aha, dziwne rzeczy. Wina tłumaczenia. A, nauczyli mnie teraz biegać, jak już biegałem chwilę temu. Jest tu w sumie... Wow. Alexander, is it inside the castle? In a manner of speaking. Come, bring the lamp.
You've been to the refinery, have you not? I don't believe I have. Is it connected to the... what did you call it? The Inner Sanctum. My most precious chamber, Daniel. And it lies well beyond the refinery. In fact, it lies beneath the very stone of Brennenburg. Zaczyna się. Schody w dół to nigdy nie jest dobre rozwiązanie. Schody w górę też nie. Pamiętajcie, jak uciekacie w horrorze na piętro, to zawsze was coś zabije. Jeżeli wchodzicie do piwnicy, to samo. Najstabilniej jest wyjść. Przez okno. Teraz, już tak z rozpędu. No właśnie. Przez okno, najpewniej. Hop, hop, hop. O, witam. Dobra. Mogę tu spaść? Nie wiem teraz, co powinienem zrobić. Niby każą mi iść tam na dół. Ale się tu jeszcze rozejrzę. Czy ja tu... no. No, okej. W sumie jakieś coś pełza, o, pełzaczki małe. W realu bym się ich cholernie bał, takich wielkich robali, które są jak moja stopa prawie. Tak tutaj to jest dla mnie trochę otuchy. Gdzie mi pisze mój poziom oliwy? Bo nie widzę za bardzo. Może tutaj. No. Tu jest jakieś przejście? Nie pisze mi, dokąd to jest przejście. Dobrze wiedzieć, że... co to w zasadzie jest? Wygląda... jak oglądaliście film Wojna Światów, tam były takie te, które się rosły z ludzi. Które się rosły z ludzi. Dobry tekst. Utrata poprawności językowej. Coraz gorzej będzie już ze mną. Schody w dół znowu. Gdzie to prowadzi? Laboratorium. Laboratorium. Winiarnia, dobra. W sumie wolę winiarnię, ale laboratorium jest wyżej. Tu pisze w sumie laboratorium. Piwniczka z winami. Ten wiatr mnie tu straszy, idę do laboratorium. Mogę wejść? Co to jest? Mogę wejść. Co to za bugi? Chodź. Mały pokoik, nic tu nie ma. Tam jest dalsza część mojego pokoiku, nic tu nie ma. Nic tu nie ma. Okej. Dobra, to akurat mnie przestraszyło. Jestem twardy. Mówię coraz ciszej, bo się chyba boję. Kto to powiedział? Fuck. Sztucznego życia. Wolfowicz.
N. Następny, co znalazłem, super. Czekajcie, bo się boję, że mi się skończy lampa zaraz. Czy ja mogę tu wciąć? No nie, to jest tylko ten tekst. Całe szczęście, że nie poszedłem do winiarni. Widzicie? Schody w dół. Zawsze 10 razy gorsze. Nigdy nie idźcie w dół. Nigdy. To będzie tekst z tej serii. Nigdy nie iść w dół. Chyba tak to nie powinien ten ekran przejść wyglądać, no ale trudno. Coś tu się zmieniło? Całe szczęście nie. Czy w tej grze są jakieś zwykłe zapisy? Bo nie wiem. Sprawdzimy. Opcje zapisz i wyjdź, tak? Chyba tak. Więc to by było na tyle w tym odcinku. Odcinek jest taki w sam raz jak na początek. I do zobaczenia, usłyszenia w następnym, jeżeli go zrobię. Na razie. Ciao.